nawet dla laika widać, że patrząc na łąkę, a patrząc obok na sąsiedni las, widzimy, że są to zupełnie dwa różne typy zespołów roślinnych, zbiorowisk roślinnych, czyli już mamy ten poziom różnorodności biologicznej zupełnie inny w lesie, który jest tutaj na tym poziomie oczywiście wysokościowym, naturalnym składnikiem przyrody, szaty roślinnej, a pomiędzy łąką, która jest tworem sztucznym, która powstała tutaj dzięki działalności człowieka, który tutaj przez lata gospodarzył. No i wykorzystywał go rolniczo pod wypas, wykaszał po to, żeby mieć pasze dla hodowanych przez siebie zwierząt na zimę. No i przez tego typu działania wieloletnie ukształtowały się takie zbiorowiska, które oczywiście wyglądają dla nas zupełnie naturalnie, no ale jeżeli byśmy zostawili bez jakiejkolwiek ingerencji ten teren, no to z czasem po prostu z powrotem zostanie opanowany przez las. Możemy schodzić, jeśli chodzi o tą bioróżnorodność, na kolejne niższe poziomy. Mamy tu inne gatunki roślin na tej łące niż zaraz tu w sąsiednim lesie. Te tutaj to najczęściej są gatunki światłolubne, światłożądne, w przeciwieństwie do gatunków, które tutaj obok w lesie rosną, które raczej są przystosowane do cienia i mniejszej ilości światła. Na tej łące te konkretne gatunki mogą się trochę różnić, na pewno się różnią i między sobą, i między innymi łąkami, które są rozrzucone w innych miejscach Tatr, czy pod Tatrza i w ogóle dalej. Tu jest po prostu pięknie, sam fakt, że wychodzimy na polanę, z której mamy po prostu widok na góry. Choćby z tego punktu widzenia jest to miejsce ładne, ciekawe i warte zachowania. Więc żeby utrzymać tego typu łąkę, po prostu trzeba ją kosić, czyli dla utrzymania tej bioróżnorodności wystarczy w zupełności, jeżeli taką polanę, to jest duża polana, kosimy co drugi rok, dzielimy po prostu na powiedzmy dwie części, jedną część kosimy jednego roku, drugą drugiego roku. Tą skoszoną biomasę się stąd zabiera, bo gdybyśmy jej nie zabierali, to znowu ta łąka zaczęłaby iść zupełnie w innym kierunku, inaczej się prezentować. Są oczywiście takie enklawy na różnych polanach, w których występują ciekawe, rzadkie gatunki, rzadkie w skali naszych Karpat, w skali naszego kraju. Tu takim przykładem jest właśnie ostrożeń głowacz. To jest gatunek dwuletni, lubiący właśnie takie troszkę miejsca zioworoślowe. Żeby go tutaj utrzymać, zachować, to miejsce nie jest wykaszane. I ten gatunek się tutaj bardzo fajnie od lat utrzymuje i ma. To, co my tutaj mamy, akurat na co patrzymy, to jest łąka właśnie mietlicowo-mieczykowa, czy krócej łąka mieczykowa. Każda z tych roślin, jakby się jej przyjrzeć bliżej, prezentuje często bardzo taki specyficzny sposób na zwabianie różnych zapylaczy. Tu mamy takie duże nagromadzenie tych roślin, że gdybyśmy bardziej szczegółowo weszli w ekologię poszczególnych tych roślin, to się okaże, że one często są wyspecjalizowane w zwabianie określonych owadów, nie byle jakich owadów, wręcz mają przystosowania odstraszające owadów, których sobie nie życzą. Są bardzo wybredne. Mało tego, to jeszcze się okazuje, że te owady, które tutaj tak licznie występują i które słychać, to na dodatek same są ofiarami kolejnych, powiedzmy, gatunków, które na nich pasożytują albo które na nie polują. W rezultacie łąka to jest niesamowity kombinat taki ekologiczny.